uczestniczę w kursie Centrum Edukacji Obywatelskiej związanym z edukacją globalną. Wymiana doświadczeń między mną a mentorem odbywa się bardzo sprawnie i merytorycznie. Uwagi przekazywane przez mentora pomagają mi rozwijać moje kompetencje zawodowe. Jest ten problem, który dziś dotyczy wszystkich, czyli migracja i dużo osób, które przyszły do naszych szkół. Nasza szkoła jest taką szkołą, gdzie mamy już w każdej klasie tak naprawdę już zawsze był jakiś obcokrajowiec, a teraz to mamy po kilka osób, wobec czego uważam, że to jest coś, co temat, który warto poruszyć i warto uwrażliwić wszystkich właśnie na to, żeby stać się taką naprawdę otwartą szkołą, żeby dzieciaki były otwarte na siebie, żeby ta różnorodność, żeby to był atut tej naszej szkoły i żeby oni potrafili współpracować. Żeby nie dzielić na obcych właśnie, na naszych, tylko żeby to byli uczniowie, żeby to były dzieci w szkole. Udział w kursie internetowym dla nauczycieli i nauczycielek to przede wszystkim wyzwanie, gdyż trudno jest pogodzić pracę w szkole i działania dodatkowe, które są poza realizacją podstawy programowej, ale przede wszystkim daje im to możliwość współpracy z młodzieżą, spojrzenia na swoją pracę z innej perspektywy i dbamy również o to, aby uczestnicy, uczestniczki w kursie internetowym współpracowali ze sobą w ramach spotkań online, wymieniali się doświadczeniem, co na pewno skutkuje tym, że mogą realizować nowe, fajne pomysły na projekty młodzieżowe. Pod wpływem udziału w kursie moja praca nauczycielska stała się bardziej zorganizowana, ukierunkowana na osiągnięcie celu, który sobie założyłam. Dzięki udziałowi w kursie jakby mam wypunktowaną ścieżkę pracy z uczniami.